spadaj stąd, Słodzicki! Nie potrzebujesz wiedzy! Ty też nie! Nic ci nie pomoże! Nudziska! Zebraliście dużo polubień, dlatego w naszej klasie mamy nowych uczniów! Tak, widzę, że wasze szeregi się przyrzedzają. Więc ta nowina będzie dla was w sam raz. Nie ma lekcji? A kto ci powiedział, że to będzie dobra wiadomość? Znowu coś zrobiliśmy? No to może porozmawiajmy. Kto chce zobaczyć 100 warstw glutów? Potrzebujemy dużo polubień. Raz, dwa, trzy, super, zaczynamy. Usiądźcie. To ja was tego nauczyłam. No nieważne, dodamy do naszej klasy jakieś świeże umysły. Poznajcie ich. Mhm, śmiało, poznajcie się. Co do... Milionerska, Smutnicka i Słodzicki. Postanowiłam połączyć ze sobą dwie najsmutniejsze klasy. Słodzicki! No dobrze, dobrze, usiądźcie proszę, zajmijcie miejsca. Jestem przekonana, że zaraz będziecie super kolegami. To jest miejsce mojego przyjaciela. Cześć, ślicznotko. Stella, co to ma być? Masz jakiś problem? Nikt nie udzielił ci głosu. Nie zamierzam o to prosić, biedaków. Co? Stella, co tak krzyczysz? Już skaczesz z radości? No już, wskakuj na pokład. No spójrzcie tylko na nich. Nic nas z nimi nie łączy. No spójrzcie na nią. Jak ona się nazywa? Smutaska? Smutnicka. Tak, jest taka ponura, cała na czarno. A widzieliście tę milionerkę? Wielka szycha, w markowych ciuchach i łańcuchach. Mój tata to, mój tata tamto. Fu, bogata jędza. Ten chłopak wydaje się miły. Tak, to są strasznie źli ludzie. Ale my jesteśmy fajniejsi. Pani Johnson na pewno bardziej nas lubi. Należy znaleźć obwód trójkąta i pole koła. Przepraszam za spóźnienie. Mogę zająć miejsce? Ross, oszalałeś? Znowu spóźnienie? Pani Johnson, proszę mi wybaczyć. Jestem tylko głupkiem. Doczołgam się na miejsce na kolanach. Ross, wiesz co? Usiądź ze swoim nowym kolegą. Ale tu jest mi dobrze. Dawaj, dawaj. Może się czegoś nauczysz. Spójrz tylko na niego. Schludny, czysty chłopiec. A ty wyglądasz okropnie. Twoje spodnie są brudne i nie masz zapiętej koszuli. No co? Wyglądam super. Ta, życie było dla ciebie ciężkie. Zdradzę ci sekret mojej słodkości. Higiena. Spróbuj. Chcesz zobaczyć higienę? Powąchaj sobie tą pachę. No jak? Ładnie pachnie? Ross, zostaw go w spokoju. Nie wszyscy ładni mogą być mądrzy. Tak, przystojnym jest być łatwo, ale bystrym już trudniej. Ha, 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 byłoby śmiesznie zobaczyć przystojnego Kowalskiego. Nie wytrzymałbyś nawet minuty. Mój tata obiecał mi wyspę na urodziny, ale nie zrobi tego, bo mój tata już ją kupił.
Mam całą fabrykę ciuchów, która pracuje dla mnie. Na pewno jakiś Chińczyk. Ja robię zakupy tylko w Mediolanie. Chyba coś ci się pomyliło. Nie mówimy o twoim Chińczyku o nazwie Milano. To nie to samo. Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Jakże bezcelowe jest żyć w tym kapryśnym świecie. Co? Czekaj, chyba nie rozumiem. Drażnisz się ze mną? Co niby drażni... Nie zmieniaj tematu. Chcesz mnie wkurzyć? Ech, Elka, zostaw mnie w spokoju. Mam cię gdzieś. Ty chyba zgłupiałaś. Co, Kowalski? Chcesz wyglądać jak ja? Ciekawe, ile tak wytrzymasz? Tak jak mówiłem, brzydel nigdy nie będzie miał gracji. Zaraz ten brzydel nauczy cię gracji. Ros, no co ty? Zostaw go, pobrudzisz sobie ręce. One nigdy nie były czyste. Zostawmy te obłąkane dzieciaki. Nie uciekniesz przed sobą. Co ty, znowu mnie drażnisz? Ela, zostaw! Ona jest tylko twoją smutną podróbką. Racja, słuchaj jej. Jest specjalistką od podróbek. No dalej, dziewczyny. Idziemy. Tak, więc co my tu mamy? W czym problem? Proszę pani, zna nas pani od dawna. Niech pani im powie, kto tu rządzi. Tak, niech pani im powie, kto jest klasą A, a kto G. Oni oszaleli. Przyszli tu i się rządzą. Nasze zasady są przynajmniej słodkie, a wasze... To jest nasza klasa. To my tu rządzimy. Była wasza, będzie nasza. Dobrze, wystarczy. Mam już tego powoli dość. Wracajcie na swoje miejsce. Więc tak, to nie jest klasa wasza, ani wasza, tylko wspólna. Zapomnieliście, kto jest odpowiedzialny za klasę? Nauczyciel. Głośniej. Nauczyciel. I jak długo tu jestem, to ja decyduję, kto mówi. A jeśli chcecie udowodnić, kto jest lepszy, to zróbcie, ale przez swoje oceny. Wtedy w porządku, bo ja nie mogę już na to patrzeć. Przywilej głosu będą mieli ci, których oceny są lepsze. Spadaj stąd, Słodzicki. Nie potrzebujesz wiedzy. Ty też nie. Nic ci nie pomoże. Chłopaki, tak nie traktuje się książek. Pozwólcie, że je zabiorę. Nie! To wszystko przez ciebie. A! Wiedza to potęga. Nie możesz tak po prostu nią rzucać. Ela, czemu tu siedzisz? Nie chcesz być najlepszym uczniem? Powinnyśmy wykupić całą bibliotekę, żeby nic nie zostało. Będę najlepsza. Zatrudniłam najlepszego korepetytora. To jest niemożliwe. Najlepszy pracuje dla mnie. Zapłaciłam mu i już umie 3 akapity. Właściwie to ona będzie pytać ciebie. Ja na przykład napisałam już wszystkie testy. Patrzcie. No dziewczyny, czy to jest powód do dumy? Ja już mam wszystkie oceny na semestr. Kiedy niby to zrobiłeś? Przyszłam do szkoły pierwsza i nauczycielki jeszcze tu nie było. Poszedłem do jej domu.
I co z tego? Pani Johnson tu rządzi i to ona decyduje, kto rządzi. Będę się z nią przyjaźnić, zostanę po szkole i będę sprawdzał zeszyty. A więc, kto idzie do tablicy? Co za zwrot akcji? No dobrze. Sprawiliście mi dzisiaj tyle szczęścia. Jesteście wolni. Do widzenia, pani. Do widzenia, do widzenia. Tak, podsumowanie. Jak to miało brzmieć? Zjednoczenie wrogich klas jako sposób na poprawę postępów w nauce. Tak, genialne. Na pewno dostanę premię. Jestem genialną kobietą. A następnym razem połączę klasycę z nimi. Z samochwałą i tym pyskatym. Dobra, nieważne. Ten pomysł zachowam na Nobla. Ros! Właściwie? Co właściwie? Nie no, nie wytrzymam. Ciebie, nie wiem co. Prawie się przewróciłem. Nosi łańcuchy. Ha, ha, ha.